Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w ten piękny jesienny dzień. Mamy dzisiaj 23 września, początek astronomicznej jesieni i dzisiaj mamy taką informację, że już 13 odcinek porannego programu Wstawaj. Mamy nadzieję, że nie będzie pechowo. Ja mam nadzieję, że właśnie będzie pechowo, bo wtedy będzie się coś działo. Poza tym dzisiaj jest środa, więc no, jest optymistyczna wiadomość. Do weekendu już tylko może być bliżej. No i poza tym dziś będzie, bardzo śmiesznie będzie, taki dowcip przygotowałem dla Ciebie, droga Asiu. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba, no uśmiechnij się. To takie polskie poczucie humoru, nie tak, wiem, czy to się sprawdziło to tylko, gdzie indziej. Tylko tak na bieżąco i tak na szybko wymyśliłem, bo zapewne nasi goście z kabaretu to tych dowcipów będą mieli dużo więcej, takie będą bardziej wysublimowane, że się wyrażę. Nowe słowo poznałem w słowniku. Wysublimowane, tak? Czasami mam tak, że codziennie jedno słowo poznaję. Znaczy nie czasami, tylko codziennie. Nie, po prostu może to już tak. Powinieneś mieć, ile masz lat, to już powinien mieć. Ale nie, bardzo ja dopiero słownik. Od wczoraj dopiero tak zacząłem mówić. Ach, jakoś się będę przygotowywał do programu i wiesz, słowniki, na A jestem, tak? S to tak przeskoczyłem, bo nazwisko na S. Oprócz tego będzie oczywiście nasz ukochany doktor weterynarii Jaromir Młynarski, który będzie radził, jak ze zwierzątkami, zwierzakami postępować i jak sobie radzić z różnymi problemami. Oprócz tego będzie pokaz barmański. No bo już niedługo, weekend już w piątek się zacznie, no, a my wiem, już dzisiaj przygotujemy Was na ten oto nadchodzący dzień wypoczynku. Ale będzie również bardzo interaktywnie, tak jak to u nas zazwyczaj bywa. Będą konkursy, będziecie do nas przysyłać maile, będzie można się z nami połączyć przez tradycyjną linię telefoniczną. Nasz numer to 0704 204 154, a nasz login na Skype to poranek w patio, pisownia łączna. Zapraszamy do nawiązania z nami interakcji, bo nagrody czekają. Ty tak wszystko na pamięć się oczywiście, nauczyłaś. Oczywiście, profesjonalnie. Nie marnujesz czasu. Oczywiście mail też niezmienny, wstawaj@patiotv.pl i te maile oczywiście do nas spływają, bardzo się z tego powodu cieszymy. I jak będziemy mieli tylko chwilę, to te najciekawsze będziemy przytaczać. Do tego wszystkiego jeszcze wrócę do pokazu barmańskiego. Żonglerka będzie butelkami. Ciekawe, czy pustymi. Mam nadzieję, że nie pustymi. Teraz chwila muzyki, no a potem oczywiście wracamy. Wstawać!